sierpcu ludzie mówią o cudzie. Sprawa nabiera coraz większych kręgów. Również w Płocku się już o tym mówi, że cud nastąpił w sierpcu. Mało tego, dziś nawet w gazecie przeczytałem, że takowy cud nastąpił, a tak naprawdę co tam się dzieje? Radek Brzoska był na miejscu. To jest pierwszy raz, kiedy pierwszy coś tak... Pierwszy raz to się ukazało już rok temu. Tylko myśmy po prostu nie przywiązywali do tego takiej wagi. No i nie chcieliśmy po prostu robić rozgłosu, prawda? No wiadomo, że zaraz się zaczną zbiegowiska. No ale teraz w tym ubiegłym tygodniu żeśmy pomyli szyby, porozkręcali okna. I to pod wpływem tu wysychało, odnawiało się z powrotem. Rok temu, kiedy to się pokazało, państwo nie robiliście nic w tym kierunku, żeby to nagłośnić? Nie robiliśmy, nie myliśmy, bo żeśmy nawet, no wie pan, myśleli, że to jest normalnie brudne. No a w tym roku to zaczęło dłuższy czas to być, no tak żeśmy postanowili to porozkręcać, umyć. No nie, ale co? Wzięła się myśl po raz pierwszy, że to może być właśnie matka. Działek, niedziela, no. Początkowo też nie wierzyłam, nie dowierzałam, no ale w tej chwili uwierzyłam w to wszystko. Ludzie się modlą, wie pan, kalecy przychodzą. No naprawdę, że to takie wzruszające. Dziecko małe się modliło, kaleka. Ludzie, bo, no ludzie wierzą, no to i ja wierzę. W kwiatce zauważyłem, że są już lampiony, są kwiaty. Kto te kwiaty poustawia? No, ludzie. Ludzie kupują świeczki, ludzie zapalają, nawet do nas przychodzą, żebyśmy, jak się zgaśnie jedna, żeby drugą przypalić. I kwiaty też ludzie przynoszą. Była próba z wyjęcia tej szyby. Tak, właśnie chcieli. Jedni wołali, że zbić to, drudzy, że to wyrzucić okno. No ale Zakład Gospodarki Komunalnej nie chce tego robić, wie pan. Bo to przecież nie wiadomo, co to jest, prawda?